Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj zajmiemy się twierdzą, będzie to poradnik do twierdzy, wszystko o twierdzy, jak zwał tak zwał, z 2023 roku, dlatego że ostatnio te poradniki z mojej strony wleciały w 2020, no i pozostawiały troszkę do życzenia, oprócz tego troszkę rzeczy się zmieniło od tamtego czasu, dlatego też trzeba nagrać update'y do co niektórych właśnie poradników, no i zaczniemy od twierdzy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jeżeli czegoś nie zrozumiecie, jeżeli coś tam niejasno powiedziałem albo coś takiego, to piszcie, chętnie wam tam pomogę, odpowiem, no i dopowiem generalnie, co będzie trzeba, no i bez zbędnego przedłużania chyba możemy zaczynać. Na wstępie ogólne informacje o twierdzy, jak ją w ogóle odblokować, potrzebujemy mieć 25 poziom swojej postaci, więc no twierdza to jest rzecz, która na samym początku naszej przygody się odblokowywuje, tak jak wspomniałem, od 25 poziomu. Jak wbijemy ten level, to wyskakuje nam takie okienko pop-up tak zwane, no i możemy wejść tutaj do tej zakładki i po prostu mieć już tą twierdzę. Od razu będziemy mogli ten główny budynek, czyli po prostu twierdzę, zbudować na pierwszy poziom, no i wtedy możemy zacząć przygodę właśnie z tym featurem w gierce. Jeżeli chodzi jeszcze o pakiet twierdzy, bo to też mnie dużo osób pytało, że wbiło tam 25 poziom, pokazało im się, że mają twierdzę, a nie mają tego pakietu, no to żeby ten pakiet się pokazał tutaj u handlarza, to musimy tą twierdzę mieć na pierwszym poziomie. Więc po prostu jak wejdziecie do tej twierdzy, jak już ją odblokujecie, to od razu klikacie tutaj na środek, tam wam będzie taki wykrzykniczek bodajże mrygał, wchodzicie tutaj, klikacie na tą twierdzę, zbudujecie ją na pierwszy poziom i wtedy ten pakiecik twierdzy wam się pokaże, z tym myślę, że nie ma problemu. Jeżeli chodzi ogólnie o twierdzę i co ona daje dla naszej postaci, no to daje nam bardzo dużo. Jak widzicie, daje nam między innymi dodatkowego expa, daje nam tutaj dodatkowe miejsce w naszym plecaku, daje nam gemy, co jest w ogóle chyba jedną z najważniejszych rzeczy, zwłaszcza na początku, więc no twierdza ogólnie to jest bardzo ważna rzecz i nie należy jej zaniedbywać. To tak ogólnie, zaraz oczywiście przejdę do szczegółów, no i na samym początku może za co odpowiedzialny jest każdy budynek, bo to was pewnie ciekawi, no i myślę, że zaczniemy sobie tutaj od twierdzy, dlatego że twierdza to jest główny budynek, no i on wyznacza tak jakby poziomy innych budynków. Są tutaj pewne wyjątki, do których zaraz przejdę. Natomiast twierdza na przykład na poziomie 15 nie pozwoli nam zbudować akademii na poziom 16, dlatego że musimy tą twierdzę mieć na poziomie wyższym albo równym niż inne budynki, no i chyba to jest jasne, chyba to każdy rozumie. Jak na przykład tutaj, nie wiem, twierdzę mamy na 19, to nie zbudujemy akademii na 20 i tak dalej, i tak dalej. Maksymalny poziom twierdzy to jest 20, no i jeszcze oprócz tego, że ona tak jakby wyznacza max tych innych budynków, to jeszcze daje nam ilość surowców, które dostajemy. Surowce to też do tego przejdę, będzie osobny rozdział. Natomiast im mamy wyższy poziom twierdzy, tak jak wspomniałem, maksymalny to jest 20, tym dostajemy tutaj więcej naszych surowców, czyli kamienia oraz drewna z koła, tym dostajemy więcej tutaj z kostek u hazardzisty, więcej z eventów twierdzy i tak dalej, i tak dalej. Więc no on jest, ten budynek, chciałem powiedzieć, ona twierdza jest bardzo ważna i nie należy o niej zapominać. Kolejny budynek to są kwatery robotników, to jest chyba taki drugi w kolejności, jeżeli chodzi o tutaj, no, ważność budynków, to są właśnie kwatery robotników i dzięki nim mamy szybszą budowę, ta budowa po prostu przyspiesza, no i właśnie dzięki temu, że te kwatery mamy, to te budynki nie budują nam się naprawdę długo, tylko po prostu każdy poziom jakby kwater, każdy jeden poziom przyspiesza nam budowę o 5%, czyli jak mamy poziom 15, jak ja w tym momencie, mnożymy to sobie razy 5, to nam wychodzi tutaj 75%, zresztą wszystko mamy w ogóle napisane, jak klikniemy na te budynki, więc każdy tu sobie może zerknąć, no ale właśnie tak to wygląda. I teraz, żeby wam jeszcze pokazać, mam tutaj fajną graficzkę, bo będę troszkę tych grafik wam dzisiaj pokazywał, no i to jest właśnie to. Jak widzicie, to nie jest po polsku, ale myślę, że nie ma tutaj jakichś skomplikowanych rzeczy. Mamy, ile nam się buduje poszczególny budynek, poszczególny poziom budynku na danych kwaterach i zobaczcie, że na przykład twierdza 20, jeżeli kwater byśmy w ogóle nie mieli zbudowanych, buduje nam się 60 dni, natomiast z kwaterami 15 buduje nam się tylko 15 dni. W ogóle czas w twierdzy to jest najważniejszy surowiec, nieważne jest tutaj za bardzo drewno, nieważne jest za bardzo kamień, tylko czas, żeby zawsze coś tutaj się budowało, no bo naprawdę bardzo długo zejdzie nam z maksymalnie
no, żeby zmaksymalizować tą twierdzę, żeby wszystko mieć na maksa, więc mówię, no te kwatery są bardzo istotne i musicie o tym pamiętać, że jak nie macie na przykład surowcy, nie wiem, na kolejny budynek twierdzy albo coś takiego, to włączyć budowanie czegokolwiek innego, żeby wam się cokolwiek budowało. To taka moja anegdotka, no i wszystko, nie? Tutaj sobie można zatrzymać, zrobić screena. Lecimy dalej, potem mamy koszary, każdy poziom koszar daje nam żołnierzy. Każdy poziom to jest 3 żołnierzy, jak widzicie ja mam to na poziomie 3, no i żołnierzy mam 9. Przy pomocy żołnierzy możecie najeżdżać na inne twierdze i jak widzicie zgarniać sobie tutaj surowce od innych graczy, więc to jest no dość istotne, ale jak będziemy w rozdziale jak pozyskiwać surowce, to więcej o tym powiem. Dalej mamy tak, chata drwala i kamieniołom, one nam ogólnie generują tutaj jak widzicie drewno oraz kamień, natomiast to jest najbardziej istotne na jakim poziomie to mamy, jeżeli się bawimy na kontry. Im mamy wyższy poziom tej chaty drwala i tego kamieniołomu, tym więcej dajemy surowcy innym, którzy nas atakują, no i dzięki temu... tak jakby, no chętniej nas atakują, mamy więcej tych kontr i po prostu przyjemniej nam się gra, więc no zaraz tu przejdziemy do innego rozdziału, ale mówię, to też są dość istotne budynki. Mamy oczywiście akademię, akademia to jest chyba, powiedziałbym, że nawet 3 najważniejszy budynek w tym momencie po twierdzy i po tutaj kwaterach, no i akademia nam ogólnie generuje expa. Na początku nie daje nam go tak dużo, więc ktoś może pomyśleć, że hej, po co, skoro i tak to daje tyle co nic, ale jednak z czasem ta akademia daje na naprawdę bardzo dużo, tutaj mamy napisane ile zdobywamy na godzinę i tu posłużę się kolejnym screenem, mianowicie jest to screen z czasu zapełnienia akademii. Jak pewnie jakoś powiedzmy jesteście starszymi graczami albo coś takiego, to macie tutaj napisane ile wam się każdy poziom akademii zapełnia. Pierwszy poziom to jest godzinka, drugi poziom to jest godzina 6 minut i tak dalej. 20 poziom akademii zapełnia się 12 godzin, więc bardzo istotnym jest, żeby tej akademii nie odbierać przed eventem expa. To znaczy, mamy czwartek, mamy godzinę 12, mamy akademię na poziomie 20, odbieramy ją ostatni raz i czekamy te 12 godzin, ona nam się do północy zapełni i wtedy odbieramy z bonusem z eventu expa i dostajemy tego expa 2 razy więcej. Więc to jest dość istotne, tu w zależności kto ma jaki poziom może sobie też zerknąć. W ogóle to jest screen ze strony SF Poradnik, to jest strona... polska. Będziecie mieli link do zakładki twierdzy na tej stronie, bo tam naprawdę możecie wszystko znaleźć. W przypiętym komentarzu będzie ten link. Możecie wszystko znaleźć dosłownie. Możecie tam znaleźć ile kosztują poszczególne poziomy budynków, surowcy, ile tam się będą budować, jak to wygląda i tak dalej, nie? Więc no mówię, to jest bardzo fajna stronka, z tego co wiem, osoba, która ją stworzyła jest u mnie na Discordzie, więc można powiedzieć, że widz. No i polecam serdecznie, tak jak mówię, link będzie w przypiętym komentarzu. Dobra, lecimy dalej. Mamy skarbiec, skarbiec, który maksymalnie jak widzicie ma poziom 45, ja już go mam tutaj na maksa. No i właśnie skarbiec, każdy kolejny poziom skarbca zwiększa nam naszą pojemność w plecaku. Na start mamy 5, tutaj 5 tych slocików, potem jak skarbiec sobie zbudujemy do poziomu 15, to mamy ich łącznie 20. Natomiast jak zaczynamy budować na wyższy poziom, czyli tam 16-17, to tutaj nam się pojawia tak zwany kufer. Jak w niego sobie klikniemy, to mamy jak widzicie dodatkowe miejsca, więc łącznie mamy 50 slotów jak skarbiec mamy na maksa, jeżeli dobrze liczę, więc no to też jest dość istotne. Jeszcze tutaj zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy odnośnie skarbca, nagrywam to już kilka dni później. Natomiast oprócz tego co nam daje skarbiec, czyli to dodatkowe miejsce w plecaku, o czym już powiedziałem, to mamy tutaj coś takiego jak tajny magazyn, taki feature, który doszedł jakiś czas temu. No i właśnie, co ten tajny magazyn nam daje, to nie jest zbyt ciekawe, to nie jest zbyt, szczerze mówiąc, pomocne, dlatego też chyba to pominąłem po prostu, no ale oczywiście dopowiem, żeby była taka jasność i żeby była pełność tego poradnika. Mianowicie jak klikniemy sobie tutaj w skarbiec, mamy tajny magazyn, klikamy w tą zakładkę i mamy opis. Drewno i kamień znalezione poza twierdzą są przechowywane w bezpiecznym tajnym magazynie. Surowców tych nie da się ukraść, możesz je umieścić w magazynie w dowolnym momencie. Czyli jeżeli poleci nam tutaj, nie wiem, chociażby z kostek, powiedzmy u tego hazardzisty, czy generalnie tam z jakichś paczek z eventu, czy z koła, polecą nam właśnie jakieś drewno, jakiś kamień, to one w pierwszej kolejności lecą do tego tajnego magazynu. Dużo osób mnie też pyta, dlaczego ich od razu nie ma tutaj, w tych głównych surowcach, że tak powiem. No ale właśnie z tego powodu, że leci to w pierwszej kolejności do tajnego magazynu, natomiast ten tajny magazyn, jak widzicie, nie ma zbyt dużej pojemności. No
mamy tutaj tylko 90 milionów drewna, mamy tutaj 30 milionów kamienia, to jest chyba w ogóle zależne od poziomu twierdzy, nie jestem przekonany, no ale jak widzicie, my tutaj mamy już grubo ponad te limity tych surowcy, więc no nie spełnia on za bardzo swojego zadania, powinny być tutaj zdecydowanie te limity większe, żeby faktycznie te surowce mogły być bezpieczne, no ale właśnie, jak tutaj nie mamy ponad limit swojego drewna czy też kamienia, no ja mam tutaj limit 300 milionów, tutaj mam limit 100 milionów, więc to nie jest za dużo, no ale jak nie mamy ponad limit, to możemy sobie z tego tajnego magazynu tutaj napisać ile chcemy, albo od razu użyć strzałeczki, no i kliknąć odbierz i wtedy te surowce z tajnego magazynu przechodzą nam do tego głównego magazynu, tak samo oczywiście z kamieniem mówię, jeżeli ktoś wygra w kościach albo coś takiego i zobaczy, wejdzie sobie do twierdzy i nie będzie miał tutaj w tych głównych magazynach, to polecam zajrzeć tutaj do skarbca, polecam kliknąć tajny magazyn i tutaj powinno to być. Jeżeli oczywiście tajny magazyn, tak jak w moim przypadku, jest zapełniony, już nie może tutaj więcej dochodzić tych surowcy, to one idą do tego głównego magazynu, one tutaj sobie lecą na spokojnie, więc nic nie tracicie. No ale to tyle, nie? No niby tutaj można to trzymać, niby można powiedzmy mieć tam jakieś zabezpieczenie, żeby nas nie najechali, żeby nam tych surowcy nie zabrali, no ale to jest takie średnio użyteczne w moim odczuciu, natomiast głównie przesłanie do Was, kto ogląda ten poradnik. Jeżeli nie macie swoich surowców, które powinniście mieć, nie dostaliście tam z pakietów, z eventu, czy właśnie z kości, czy z czegoś innego, to zajrzyjcie do tego tajnego magazynu, bo tutaj one powinny być. I to wszystko, a my lecimy dalej do poradnika. Kolejnym budynkiem jest kopalnia klejnotów, oczywiście najechałem na kopalnię, mówię akademia. Kopalnia klejnotów daje nam gemy. Gemy, które możemy osadzać sobie w itemkach. Jak zbudujemy tą kopalnię klejnotów na poziomie pierwszym, to zaczynają nam się pojawiać tutaj w zbrojowni i gabinecie magii takie itemki, jak widzicie, z taką dziurą tutaj, czyli ze slotem, i w taki itemek możemy wrzucić gema. Gemy są różne, gemy są czarne, są legendarne, są gemy na pojedyncze statystyki, siła, wytrzymałość, szczęście, zręczność, inteligencja, no i tak to po prostu wygląda. Jeżeli chodzi o... tutaj jeszcze powiem, jak w ogóle wyglądają te gemy. Na początku możemy dostać tylko na pojedynczą statystykę, czyli tak jak powiedziałem, jest to siła, wytrzymałość, tam inteligencja, zręczność, szczęście. Jak możemy dostać czarne gemy? Czarne gemy możemy dostać, jak ktoś w naszej gildii ma 15 rycerzy. Jak widzicie, tutaj mamy taką zakładkę rycerze, u nas już każdy ma 20, to jest max, mamy łącznie 1000 rycerzy gildyjnych, no i to wpływa na siłę gemów. Jeżeli w ogóle co wpływa na siłę gemów, to jeszcze może dopowiem, na siłę gemu wpływa po pierwsze ilość rycerzy w gildii, czyli no maksymalnie to jest 1000, po drugie poziom postaci, czyli no tutaj my mamy 498, no i po trzecie również poziom kopalni klejnotów, z tym, że tu muszę dodać, kopalnia klejnotów od poziomu 60 około do 100 aż tak bardzo nie boostuje siły tych gemów, to jest niby 40 poziomów, to jest, no ktoś pomyśli, że bardzo dużo, ale taki największy boost to jest właśnie od początku do tak 50, 60 poziomu, potem już aż tak tego powiedzmy nie boostuję. No i tu można się zastanowić, żeby na przykład kopalnię dobudować do 60, a potem sobie lecieć w skarbiec, ale to będzie jeszcze w kolejnym rozdziale. No i właśnie, te trzy rzeczy powiedzmy składają się na siłę naszych gemów. Jak zdobyć czarne gemy, tak jak już zacząłem mówić, ktoś w gildii musi mieć 15 rycerzy, czyli 15 salkę rycerską, jak sama nazwa wskazuje, i wtedy mamy 1% na czarny gem. Jak każdy będzie miał 15 rycerzy albo więcej, bo to nie musi być 15, to może być 16, 17, 18, 15 to jest powiedzmy takie minimum, to każdy w gildii mając tą 15 salkę plus daje nam 1%, czyli łącznie na czarny gem możemy mieć 50% szans i wtedy te czarne gemy no już lecą naprawdę sensownie, no bo 50% to jest bardzo dużo. Natomiast jak zdobyć legendarny gemik, bo to mnie też dużo osób pyta, czarne gemy dają nam wszystkie staty, natomiast legendarne gemy dają nam naszą główną statystykę plus HP i to są ogólnie najlepsze gemy w gierce. Jak widzicie, ja tutaj na swojej postaci mam same legendarne, to są takie ala pomarańczowe. No i jak je zdobyć? Musimy mieć przynajmniej jeden legendarny itemek w klaserze. Żeby zdobyć legendarny item, musimy ukończyć legendarny loch. On jest aktywowany 4 razy do roku. To jest bodajże Wielkanoc, okolice Wielkanocy, to są okolice urodzin gry, czyli tam połowa czerwca plus minus. To są okolice Halloween, no też coś takiego, tam Oktoberfest, Halloween. No i Boże Narodzenie, więc 4 razy do roku mamy ten event aktywowany. No i właśnie on daje nam...
możliwość zdobycia legendarnych gemików, a w zasadzie to, jak go ukończymy, jak zdobędziemy legendarny item tu do klasera, to wtedy mamy szansę. Im więcej tych legendarnych itemków, tym ta szansa jest większa. No i tutaj przygotowałem dla Was kolejną grafikę, a mianowicie jest to szansa na legendarne gemy. Tak się ona prezentuje, to jest predykcja, to nie jest powiedziane, że tak to jest i koniec. Natomiast jak możecie zauważyć, mając jeden legendarny itemek w klaserze, mamy tak na oko... no, mając dwa, mamy niecałe 2%, nie? Więc powiedzmy, no jeden to jest tam... no tak jakby niecałe 1%, no tak patrzę na ten drugi monitor, no ale tu wiecie, no fajnie to wygląda na przykład przy 4, bo przy 4 mamy równe, nie, przepraszam, przy 5 mamy równe 4%, więc no wszystko widać, nie, tu też na dole mamy odblokowaną ilość legendarnych itemów, po lewej stronie mamy procenty, no im więcej, tym to rośnie, również można sobie zatrzymać, przeanalizować, tu nie ma nic skomplikowanego. Żeby dostać legendarny itemek, to musimy ukończyć legendarny loch, nie możemy tam kogoś zaatakować i dostać tych itemków, to nie jest takie proste, jak w przypadku zwykłych itemów, natomiast te itemy nam się nie wliczają do procentów w klaserze, więc no nie tracimy, powiedzmy, jeżeli chodzi o expa, jak tych itemków legendarnych nie mamy za dużo. No i tyle, jeżeli chodzi o kopalnię klejnotów, od poziomu 25 tej kopalni można jednocześnie ją ulepszać i kopać tutaj klejnoty, jak widzicie, więc no trzeba mieć poziom 25 i chyba wszystko tak na szybko powiedziałem. Raczej tutaj nie ma problemu. Jeżeli chodzi jeszcze o tych rycerzy, bo to specjalnie chciałem powiedzieć właśnie przy okazji kopalni, to salkę rycerską mamy tutaj. Jak klikniemy na twierdzę, to mamy salkę rycerską, no i możemy ją ulepszyć. To kosztuje również drewno oraz kamień, no i wiadomo, też na stronie SF Poradnik macie dokładne koszty, ile tam 10 salka rycerska, ile powiedzmy 11, 12 i tak dalej, aż do 20, bo to jest max. No i tu mamy wszystko napisane. Twoja sala rycerska została w pełni ulepszona, poziom 20, łączna liczba ulepszeń gildii 1000, więc wszyscy mają maksa. Dobra, i teraz mamy takie budynki poboczne, których ja, jak będę Wam mówił, jak pozyskiwać surowce, to będę mówił, dlaczego też ich nie ulepszać, bo o to mnie dużo osób pyta. To jest wieża magów, którzy po prostu bronią naszej twierdzy. To jest tutaj kuźnia, która, dzięki której możemy ulepszać swoje jednostki, czyli tutaj żołnierzy, magów bojowych oraz łuczników. Jak widzicie, to kosztuje tam troszkę drewna. Im mamy to na wyższym poziomie, tym no, możemy to bardziej ulepszyć. Tutaj mamy gildię łuczników, no to są po prostu łucznicy, którzy bronią naszej twierdzy. No i mamy tak zwany murek, fortyfikację, to również broni naszej twierdzy. Ale to jak widzicie, wszystko mam na pierwszym poziomie, tego ogólnie nie polecam Wam ulepszać, do czego przejdę w rozdziale, jak pozyskiwać surowce. No i chyba wszystko, chyba o wszystkim powiedziałem mniej lub bardziej, chyba tutaj raczej Wam wyjaśniłem, co robi każdy budynek. No raczej to są takie rzeczy logiczne, zresztą jak klikniecie na każdy budynek, to macie opis, co on robi, więc myślę, że nie ma co tutaj się bardziej zagłębiać. Teraz sobie przejdźmy, jak mniej więcej rozbudowywać twierdzę, bo to też wiele osób, myślę, że wiele osób zastanawia, dużo osób ciekawi, jak to powinni dobrze robić. No i na samym początku może Wam pokażę grafikę, bodajże tą, dokładnie. Tutaj macie, zobaczcie, napisane, jeżeli kupujecie pakiet twierdzy, bo nie oszukujmy się, ten pakiet twierdzy kosztuje 40 zł i on jest no bardzo opłacalny, on daje bardzo fajnego boosta na początku w tej twierdzy, daje też dodatkowy level, no i myślę, że dużo osób jednak te pierwsze dwa pakiety, ten za 20 zł na start postaci i ten za 40 właśnie twierdzy, kupuje, o którym już zresztą mówiłem na początku, jak tam on się odblokowywuje. No i dobra, teraz tak, mamy tutaj, jak widzicie, co prawda po angielsku, ale myślę, że każdy ogarnia, na co możemy wydać surowce z pakietu. Pakiet daje nam 100 tysięcy drewna i 50 tysięcy kamienia, więc no jak widzicie, troszeczkę nam tutaj braknie, bo jak będziemy sobie lecieć według tego schematu, to braknie nam dokładnie 6264 tego drewna, ale to tam w międzyczasie się pozyska. O, tu nawet na dole macie napisane, że w 4 godziny to wam się tak jakby, no pozyskacie po prostu to drewno i wiecie, i będziecie już mogli sobie zrobić według tej rozpiski. Na początku mamy twierdzę, to jest fortress, i potem mamy lab Q, to są te kwatery robotników, no to lecimy na początku na zmianę aż do poziomu 6. Jak będziemy mieli kwatery na poziomie 6, to mamy twierdzę na poziom 7 i 8, potem mamy tutaj Wood Cutler chyba, bo tak nie widzę dokładnie, ale to jest po prostu
prostu ta chata drwala, ją sobie dobijamy do siódemki, potem sobie dobijamy kamieniołom do czwórki, potem mamy Hog. Hog to jest skrót ogólnie, też dużo osób się nim posługuje, to jest Hall of Knights, jeżeli się nie mylę, i to jest po prostu ta sala rycerska. Salę rycerską, jak widzicie, z tego pakietu możemy dobić do szósteczki, potem możemy sobie koszary dobić do trójki. Jak regularnie zużywacie tych żołnierzy, to nawet nie potrzeba jakoś bardzo więcej, powiedzmy kopalnie gemów na jedyneczkę, trenera, przepraszam, nie trenera, tylko skarbiec na jedyneczkę, no i mamy również dalej kamieniołom do piątki, potem mamy koszary do czwórki, no i mamy jeszcze ten nasz skarbiec, powiedzmy, tak, bo mi się to zawsze myli z tymi gildyjnymi, ale tak, skarbiec dokładnie mamy jeszcze do poziomu drugiego, więc tym schematem powinniście lecieć, jeżeli kupujecie pakiet twierdzy. Natomiast jak to ogólnie rozbudowywać, niekoniecznie dla osób, co kupują ten pakiet, niekoniecznie tutaj, powiedzmy, dla kogoś, kto wydaje grzybki, taki ogólny schemat, który ja stosuję i wydaje mi się, że jest całkiem niezły. Więc tak, tak jak powiedziałem we wcześniejszym rozdziale, twierdza to jest najważniejszy budynek w całej tej zakładce twierdzy, nie? Więc on nie dość, że wyznacza tutaj poziomy innych budynków, z wyjątkiem oczywiście skarbca, bo tak jak wam powiedziałem, z wyjątkiem skarbca i kopalni, bo zobaczcie, tutaj mamy twierdzę 20 i to jest max, natomiast skarbiec możemy dobić do poziomu 45, no a kopalnie możemy dobić do poziomu 100 aż, więc no tutaj jak już mamy tą twierdzę na 20, to potem możemy skarbiec lecieć ponad 20 i kopalnie tak samo. Tak to wygląda, no bo wiadomo, no tak to byśmy musieli twierdzę dalej rozbudowywać do setki, no średni by to miało sens. Więc taki ogólny schemat budowania to jest przede wszystkim trzymanie tutaj twierdzy około, myślę, 2 poziomy nad kwaterami. Kwatery są bardzo ważne, bo skracają nam czas budowy, natomiast twierdza daje nam to, że możemy więcej surowcy pozyskiwać ze wszystkich tam jakichś pobocznych rzeczy, czyli kółko, czyli powiedzmy kostki u hazardzisty, czyli właśnie event twierdzy i tak dalej, nie? Więc ta twierdza jest bardzo ważna, żeby ją jak najszybciej, powiedzmy, dobić do poziomu 20 i mieć to już z głowy, bo na poziomie 20 ona daje najwięcej tych surowcy i to jest bardzo ważne, żeby ona jak najszybciej na ten poziom 20 stanęła. Więc tak, na początku robimy sobie, tak jak wspomniałem, około 2 poziomy przewagi twierdzy nad kwaterami. Czyli na przykład, nie wiem, dobijamy twierdzę do 10, kwatery mamy na 8, potem sobie twierdzę na, powiedzmy, 11, kwatery na 9 i tak mniej więcej. Jeżeli braknie nam jakichś surowcy czy coś takiego, nie możemy dalej polecieć z kwaterami czy właśnie z twierdzą, to robimy tu jakieś poboczne budynki. Ja polecam od siebie oczywiście akademię, polecam skarbiec i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o kopalnię, bo to was też może ciekawić, kiedy ją zacząć ulepszać, to tu bardzo ważne. Kopalnię trzymacie na pierwszym poziomie do momentu zamykania około tam pierwszych 9 lochów. Jak jesteście już blisko zamknięcia tych pierwszych 9 lochów, to wtedy sobie tą kopalnię ulepszacie na poziom 10. Dlaczego? Ano dlatego, że jak zamkniecie pierwszych tutaj 9 lochów w strefie światła, no ja już tu nie wejdę, bo mam zamkniętą, ale jak zamkniecie pierwszych 9 lochów w strefie światła i wbijecie poziom 125, to wtedy wam się odblokowywuje wieża i macie możliwość zdobycia podziemia. Podziemie to jest, no, taka, powiedzmy, druga twierdza, tylko pod ziemią. Niech będzie tak na razie. Jak będzie poradnik do podziemia, to więcej wytłumaczę. No, ale podziemie działa bardzo podobnie jak właśnie twierdza, więc tutaj no jest dość istotne. Podziemie nam zwiększa naszego kryta, generuje nam golda, no ogólnie jest tu kilka ważnych rzeczy, które, no musimy to podziemie jak najszybciej dostać, więc jak się zbliżacie do zamknięcia tych pierwszych 9 lochów, jak się zbliżacie do, powiedzmy, 125 levela, jak odblokujecie już tą wieżę, to wtedy ta kopalnia powinna być na poziomie 10, wtedy wam leci serce do podziemi i macie już ten kolejny feature odblokowany, no i ta kopalnia zostaje na poziomie 10, więc tutaj, żeby była jasność, no zależy, jakim tempem rozwijacie swoją postać, ale jak sobie dobijecie twierdzę do 10, potem możecie coś myśleć o kwaterkach, no ale tej twierdzy na razie nie ruszać, tylko potem się zająć właśnie kopalnią i wbić ją na poziom 10. Jeżeli macie jeszcze dużo czasu do zamknięcia tych pierwszych 9 lochów, to oczywiście można tam twierdzę na jakiś 11 poziom i tak dalej, ale myślcie o tym, żeby to zgrać fajnie, żeby nie czekać na to podziemie, bo to jest dość ważne. No i dobra, załóżmy, że mamy twierdzę 10, kwatery niech będą tam na 8, no i kopalnie również mamy na 10. Mamy już to podziemie, co dalej? Stały schemat, cały czas. Jak mamy te kwatery na 8, twierdzę na 10, budujemy, załóżmy, twierdzę na 11, potem kwatery na 9,
potem twierdzę na 12, kwatery na 10, twierdzę na 13, kwatery na 11, coś takiego. Wiadomo, jeżeli macie w kalendarzu, że na przykład, nie wiem, za 2 tygodnie będzie event twierdzy, z którego będziecie mogli dostać paczki z surowcami, to może warto nawet zacząć budować tą twierdzę na wyższy poziom, troszeczkę pominąć te kwatery, żeby zbudowała wam się ta twierdza na czas tego eventu, no i wtedy, żebyście pozyskiwali więcej surowcy z tych paczek właśnie z eventu twierdzy. To też należy myśleć, nie ma takiego stałego schematu, żeby tak to budować, no ale wiecie, generalnie postaram się wam jakoś tak doradzić, żeby nawet jak będziecie lecieć na ślepo tym, co ja powiem, to żeby tego nie zepsuć po prostu. No i tyle, nie? I załóżmy, dobijacie do twierdzy na poziomie 15. Co dalej? Wtedy wiadomo, zapomniałem w ogóle o tym. Tutaj jeszcze ta sala rycerska, tu tam zazwyczaj gildia wam będzie wysyłać. Jeżeli nie jesteście liderami, ani tam oficerami, to gildia wam będzie wysyłać, powinna przynajmniej, do kiedy wbić tam na przykład, nie wiem, 10 rycerzy, 11 rycerzy. Jak gracie w gildii free to play, to wiadomo, że to nie będą jakieś giga duże wymagania. Jak gracie w gildii pay to win, no to pewnie tam was będą gonić z tą salką rycerską, no bo ci rycerze, jak już powiedziałem, wpływają na siłę całej gildii, a dokładniej na raz czarne klejnoty, szanse na te czarne klejnoty, a dwa właśnie na siłę tych gemów. Więc tutaj też, jak macie jakieś tam surki odłożone, jak wam to wystarczy, to tą salkę należy podbijać. Ja nieraz robię tak, że na przykład salkę zostawiam na 10, twierdzę sobie podbiję nawet na jakiś 13 poziom, wtedy mogę już z kół i tam ze wszystkich innych rzeczy dostać fajne surki, no i koszt tej salki na tam na przykład 12 już na tej twierdzy 13, no nie wynosi jakoś dużo, nie? Więc sobie mogę to troszeczkę podbić i nie ma z tym problemu. Także o tej salce też pamiętajcie, ale tutaj no głównym priorytetem jest ta twierdza, żeby ją wbić na poziom 15. No i dobra, mamy już twierdzę na poziomie 15, co dalej? Dalej sobie dobijamy kwatery na poziom również 15. To jest bardzo ważne, poziom 15 kwater to jest max, przyspiesza nam całą budowę o 75%, więc to jest giga istotne i należy to zrobić. W międzyczasie, jak budujecie kwatery na tą 15, to też staracie się dobijać tutaj salkę rycerską na poziom 15, żeby już w gildii waszej procenty na czarne gemy się zwiększyły, więc to jest, można powiedzieć, taki stop, gdzie sobie te kwatery dorównujemy do tej twierdzy, no i tą salkę również najlepiej by było na 15 wbić. To zależy, ile macie surek, zależy od wszystkiego, no ale na pewno musicie czekać na te kwatery na poziom 15, żeby kolejne poziomy twierdzy od 15 do 20 wam się budowały po prostu krócej. Dobrze, tak to ogólnie wygląda. No i załóżmy, mamy już tą twierdzę 15, mamy kwatery 15, co dalej? Dalej twierdza. Cały czas mamy tutaj tą kopalnię na 10, poboczne budynki jak akademia czy skarbiec, no zależy na ile macie, tak jak już powiedziałem wcześniej, jak wam nie starczy surek na kwatery, czy wam nie starczy na kolejną twierdzę, to trzeba myśleć o jakichś pobocznych budynkach. Czy może tutaj jakieś eko, jak z kimś robicie kontry, ale to przejdę w następnym rozdziale, czy może jakąś akademię dalej, czy skarbiec, tak to po prostu wygląda, żeby tutaj ciągle wam się coś budowało, no i żeby to były budynki, które wam, no które są ważne, nie, żebyście tam, nie wiem, nie budowali jakiejś gildii łuczników, czy coś takiego, bo to nie ma sensu. No i jak mamy kwatery na 15, twierdzę 15, to dobijamy twierdzę jak najszybciej do poziomu 20, to już jest max, wtedy zyskujemy, tak jak już powiedziałem, najwięcej surowcy ze wszystkiego. No i myślę, że po prostu sobie odkładamy te surki, budujemy tutaj jakieś inne budynki, oczywiście zaraz przejdę które, i to jest, no najszybciej tą twierdzę 20 musimy zrobić jak tylko możemy, żeby już zgarniać tego maksa i żeby się już z tym nie głowić. Mamy twierdzę 20, co dalej? Dalej akademia. Akademia to też jest rzecz, którą troszkę źle powiedziałem w tym poradniku do twierdzy z 2020 roku, no ja też wtedy nie wiedziałem, też wtedy inne były taktyki, wiadomo. Po twierdzy 20 akademia. Akademia to jest bardzo ważna rzecz. Ona wam daje, jak już macie ją na wyższym poziomie, zaczyna dać bardzo dużo expa. Pamiętamy, że po poziomie 393 jest spadek tego expa i z każdym kolejnym poziomem dostajemy mniej, więc tą akademię musicie jak najszybciej na poziom 20 wybudować, żeby po prostu no, zgarniać jak najwięcej tego expa, żeby nie odczuć tej straty, żeby się z tym nie zagapić, bo tego expa, którego stracicie, no to już na postaci nie odzyskacie. Więc po twierdzy 20 lecimy sobie akademię na poziom 20. Myślę, że to jest dość jasne.
Co dalej? Jeżeli chodzi, no to są takie no, trzy najważniejsze budynki, nie? Które musicie jakby znać. Co potem? Potem w zależności, jeżeli jesteście jakimś graczem grzybiącym, jeżeli jesteście jakimś tryhardem, jeżeli skipujecie i tak dalej, to można pomyśleć na przykład jak dobijecie twierdzę 15, to żeby sobie kopalnię zbudować na 15, żeby wam lepsze gemy leciały. Można tak zrobić, ale no na co dzień ludzie tego nie robią. Ludzie raczej, ja na przykład też tą kopalnię na 10 trzymam bardzo, bardzo długo. Dopiero jak tą akademię zbuduję na 20, to mogę myśleć o kopalni i tą kopalnię sobie podbijam dalej. Natomiast jak ktoś skipuje, jak ktoś bardzo tutaj leci twardo, to można faktycznie pomyśleć, żeby jakoś tam tą kopalnię wyżej, żeby być mocniejszym na postaci i tak dalej. Ale no takie osoby raczej nie oglądają tego poradnika ani nic, bo one sobie, skoro wydają dużo, to raczej wiedzą na co wydają i sobie robią po swojemu. No to jest na tyle elastyczne, że można to sobie dopasowywać pod swoją postać. Co po Akademii 20? Ja dla osoby, która jakoś bardzo powiedzmy nie grzybi, polecałbym zrobić tak. Skarbiec sobie dobić do jakiejś 15, żeby tego, jeżeli jeszcze nie macie oczywiście, żeby tego miejsca troszeczkę mieć. No i potem bym poleciał w kopalnię. W kopalnię bym poleciał do poziomu 25. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze na poziomie 20 odblokowywałem wywołuje nam się kolejny pupil, jest to dokładnie tutaj Tricelacloc, możemy go wykopać z kopalni jak ona ma minimum 20 poziom, a po drugie mamy tutaj od poziomu 25 możliwość jednocześnego ulepszania dalej tej kopalni i kopania klejnotów. No i jak na przykład macie klejnoty z kopalni 10, jak wymienicie na takiej 25, to dostajecie naprawdę chorego boosta do postaci, więc ja zawsze tak robię, że staram się tą kopalnię dobić do 25, wtedy sobie wymienić na spokojnie gemy, wtedy też dostać to jajo, no i mieć już tutaj spokój. Mamy coś takiego jak misję dnia, z misji dnia nieraz mamy wykop klejnot, jak jeszcze mamy event expa, to mamy tego expa z tej misji dwa razy więcej. Jak akurat nam się buduje kopalnia i nie skipujemy, no to tego nie zrobimy, to bardzo boli, więc najlepiej jak najszybciej tą 25 sobie wybudować i mieć to z głowy. Co dalej? Powiem wam tak, po 25 kopalni, jeżeli mówię, nie skipujecie, gracie na spokojnie, ja bym polecał podbijać skarbiec. Dlaczego? Skarbiec to jest dodatkowe miejsce, skarbiec daje wam tutaj możliwość chomikowania itemków. Itemki to jest wiadomo, jakieś epiki do kibla, które możecie wrzucać, jakieś tutaj itemki do wiedźmy, zobaczcie, ja tu mam kilka itemków, o, tu nawet mogę oddać dzisiaj, mam tu kilka itemków, które kosztują 2,5 miliona, jak potem oddam do wiedźmy, to już mi się to robi 5 milionów, dwa takie itemy, to już jest jedna statystyka dodatkowa, więc po prostu ten plecak wysoki jest bardzo ważny, żeby sobie gromadzić te itemki do wiedźmy, żeby gromadzić jakieś epiki, żeby po prostu mieć ten zapas, żeby tutaj na bieżąco, no na bieżąco tej temy chomikować i oddawać do wiedźmy, trzymać, mieć tego golda z tego i po prostu boostować statystyki, bo to jest ważne. Ja na przykład na W50 przyjąłem taką taktykę, że chyba leciałem skarbiec do jakiegoś poziomu, nie wiem, 45, nawet chyba do maksa i dopiero dalej tą kopalnię, bo tutaj były takie wariaty, że po prostu i tak by się ich nie przegoniło w tym poziomie kopalni, a kopalnię setną każdy prędzej czy później będzie miał, każdy prędzej czy później będzie miał te maksymalne gemy, jeżeli ktoś jest wystarczająco cierpliwy. Natomiast no tego skarbca, którego tam powiedzmy, tego golda może bardziej, którego stracimy przez to, że na przykład nie wiem, itemek musimy sprzedać po normalnej cenie zamiast zostawić do wiedźmy, bo nie mamy miejsca albo coś takiego, no to tego już jakby nie patrzeć nie odzyskamy. Więc może nawet ten skarbiec do maksa albo tam no do jakichś wyższych poziomów, może na przykład 30, no i potem to już jest na zmianę. Albo skarbiec do maksa, jak zbudujecie do maksa, to lecicie kopalnię jedną po drugą, jeden poziom po drugim, albo po prostu jakoś na zmianę, nie wiem, no skarbiec do 30, potem kopalnię zaczniecie na 26, potem na, no, na przemian albo coś takiego, no jak uważacie. Tak czy inaczej potem już lecimy kopalnię do setki. No i to już jest plan na kilka ładnych lat, tak na dobrą sprawę. Zanim tą kopalnię na setkę zbudujecie, to już naprawdę, no i ten skarbiec na 45, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo czasu. Polecam wam, tak jak powiedziałem, obczaić sobie SF poradnik, tam macie czasy budowy, tam macie ile wszystko kosztuje surowcy, macie, żeby sobie to jakoś zaplanować, to będzie pierwszy link w przypiętym komentarzu pod tym filmem. No i jak kopalnie dobijecie do setki, to potem możecie dla osiągnięć w klaserze jakieś koszary zmaksować, jakąś chatę drwala, jakieś tam powiedzmy, nie wiem, no coś tam innego, nie, żeby już tą twierdzę całą zmaksować, no bo wtedy już nie będziecie mieli jakby na co za bardzo surek wydawać. Wszystko, jeżeli chodzi tutaj jeszcze o chatę drwala i kamieniołom, to chciałem przejść bardziej do
w kolejnym rozdziale, jak będziemy mówić o pozyskiwaniu surowcy. Natomiast tak jak wam powiedziałem, im mamy to na wyższym poziomie, tym dajemy więcej surek swojemu kontrpartnerowi, do czego zaraz przejdę. Więc no ja zazwyczaj robię tak, że na początku serwera, jak już tutaj powiedzmy, no jak jeszcze gonię po podziemie, jak jeszcze są początki tej twierdzy, to stawiam na jakimś wyższym poziomie, na jakimś właśnie 8, na jakimś 9, 10, żeby ludzi kusić, żeby mnie atakowali, żebym ja mógł im oddawać te kontry, no a potem to zaczynam opluwać. To też dlatego, że ja kręcę kołem, ja tutaj robię kostki, ja robię inne rzeczy i tych surek mi raczej nie brakuje za bardzo. Natomiast no jeżeli ktoś gra na kontry, do czego mówię, zaraz przejdę, to można się pokusić jeszcze to jakoś bardziej podbić, ale to już bardziej tacy, wiecie, grzybiarze, tacy, którzy skipują, wtedy sobie to eko podbijają nawet na maksa, żeby po prostu dawać sobie nawzajem więcej surek. To mówię, wszystko zależy od tego, jaki macie plan, ile macie grzybów do wydania, czy chcecie wydać te grzyby na twierdzę. Jest to bardzo elastyczne, ale ja wam mówię taki stały schemat, który jak będziecie robić, to na pewno źle na tym nie wyjdziecie. Dobrze, tyle, bo się bardzo tutaj rozgadałem. I teraz lecimy sobie do ostatniego rozdziału, czyli jak pozyskiwać surowce. Surowce można pozyskiwać na różne sposoby. I teraz tak, pokażę wam przede wszystkim grafikę. To jest ta grafika? Nie, to nie jest ta grafika. Nie, to jest ta grafika, dobrze, dobrze. To jest dokładnie ta grafika. Tutaj macie, ile pozyskujecie surowcy w zależności od poziomu twierdzy. Po lewej stronie macie poziom twierdzy. Pierwszy, drugi, trzeci, aż do 20. No i macie, ile dostajecie drewna, ile dostajecie kamienia za poszczególne właśnie no, rzeczy po prostu, które robicie na postaci. Macie na początku 3 kostki, czyli jak wylosujecie 3 razy drewno na kościach albo 3 razy kamień na kościach, to dostajecie tyle w zależności od poziomu twierdzy. Ile macie, jak wylosujecie 4 kostki z drewnem albo kamieniem, ile macie jak wylosujecie 5 kostek z drewnem albo kamieniem. Zobaczcie, że na 20 twierdzy to już są naprawdę duże ilości. Ile macie z kółka, jak wam wypadnie drewno albo kamień, to również jest w zależności od poziomu twierdzy. No i ile macie paczek eventowych, czyli właśnie jak wam poleci z misji podczas eventu twierdzy paczka drewna, no to na 20 twierdzy macie 15 milionów, a na twierdzy, a kamienia macie 5 milionów również na 20 twierdzy. Więc to również sobie można tutaj jakoś powiedzmy, no zatrzymać, zrobić screena, co tam chcecie. Tak to po prostu wygląda. Oprócz tego, oprócz tych rzeczy, które powiedziałem, czyli mamy tutaj koło, mamy kości, mamy eventy, mamy Elevator też, to jest taki event też czasowy, podobnie jak legendarny loch, z którego też dostajemy sporo tych surowcy. Tak samo z legendarnego lochu możemy dostać te surowce. Mamy jeszcze coś takiego jak kontry. I na czym polegają kontry? Ogólnie tak, są dwie taktyki pozyskiwania tych surowcy z ataków. Jeżeli startujecie na jakimś starym serwerze, nową postacią albo coś takiego, to ja... To dobrym pomysłem może być tutaj ulepszanie sobie tej kuźni, a co za tym idzie ulepszanie swoich żołnierzy. Dlaczego? Dlatego, że im macie wyższy poziom żołnierzy, tym lepiej przebijacie się przez obronę innych osób, które tutaj prowadzą swoje twierdze. Na starych serwerach może być tak, że tutaj ludzie mają bardzo podniesione fortyfikacje, bardzo mocne tutaj, bardzo mocnych magów, bardzo mocnych łuczników i po prostu możecie mieć ciężko, zostawiając te wszystkie, tą kuźnię na poziomie pierwszym, możecie mieć ciężko, żeby po prostu sobie, no jakby wiadomo, dostawać te, no przebijać się przez te obrony, Boże, już ponad pół godziny mówię, już się tutaj mieszam, przebijać się przez tą obronę, więc na starym serwerze może być dobrze podbijać tą kuźnię, ulepszać sobie żołnierzy i co za tym idzie, zobaczcie, jak tutaj ja mam kuźnię na poziomie pierwszym, to mogę tylko raz tych żołnierzy ulepszyć i drugi raz już wymaga kuźni na drugim poziomie, więc no niestety... Na starym serwerze tak to może wyglądać, ale to jest bardziej pod graczy, którzy zaczynają na jakichś nowych serwerach, którzy po prostu, na przykład, nie wiem, startuje jakiś teraz może nowy serwer, jak wy to oglądacie i chcecie się dowiedzieć. No i mamy coś takiego jak taktykę na kontry. Taktyka na kontry polega na tym, że tak jak już powiedziałem, zostawiacie to wszystko na poziomie pierwszym albo nawet tego nie budujecie, tu w zależności jak chcecie, dlatego żeby ludzie mieli łatwo atakować waszą twierdzę. Zobaczcie, ja mam na przykład tutaj ziomeczka, on mi daje 27 tysięcy drewna prawie 9 tysięcy kamienia, no i on ma zaledwie fortyfikację na poziomie 10, co za tym idzie, ja go mogę zaatakować jednym żołnierzem. No i ja go tutaj atakuję, nie zabieram mu jakoś dużo, bo to są
bardzo, no wiadomo, jak macie jakieś wyższe fortyfikacje i tak dalej, to możecie zabrać naprawdę dużo na raz jednym atakiem tego drewna i kamienia. No a ja takiemu ziomeczkowi nie zabieram dużo i dzięki temu, w sumie to mogę wam pokazać, zobaczcie. Tutaj mnie ktoś bije, nie? Mnie regularnie biją, bo ja tych fortyfikacji nie mam ulepszonych. No i zobaczcie, ile mi zabiera na przykład taki halak, jak tutaj mnie zaatakuje. Cyk. Zobaczcie, 795 drewna i 265 kamienia, czyli to jest tyle co nic, to jest praktycznie, biorąc pod uwagę ile mamy surek, tyle co nic. Co mi to jeszcze daje? Daje mi to, że mamy po raz kolejny status ochronny tak zwany. Status ochronny, jak zaczynacie na nowym serwerze, jak zbudujecie sobie twierdzę, utrzymuje się przez bodajże 2 dni, czyli jak załóżmy w piątek o godzinie 20 wybudujecie twierdzę po starcie serwera, to te surki ludzie zaczynają dawać z tych ataków w niedzielę około godziny 20, w zależności kto kiedy odblokuje twierdzę. No i co nam daje status ochronny? Twoja twierdza została niedawno zaatakowana, twoje surowce są czasowo zabezpieczone przed najazdami innych graczy. No i taki ziomek, który mi zabiera tyle co nic, odnawia mi ten status ochronny i dzięki temu przez kolejne 24 godziny mam spokój. Tak jak mówię, na starcie nowego serwera jest to... No jest to, są to 2 dni, nie? Jest to 48 godzin. No i właśnie, i tak to po prostu działa, dlatego też nie narażamy się tutaj na to, nie budując tych fortyfikacji, tych jakichś tam łuczników, mocnych magów, na to, że nam nagle ktoś zabierze kilkadziesiąt milionów drewna, czy też kamienia. To jest, myślę, że bardzo fajne. O co chodzi z taktyką na kontry? Bardzo często jest coś takiego, że ludzie się wzajemnie umawiają. Mamy tutaj ranking twierdzy. W rankingu twierdzy bodajże możemy złapać sobie 50 ludzi do góry, czyli jak ja jestem na 720, to chyba do 670 pozycji mogę tutaj trafić kogoś w ataku. No i tak samo chyba w dół, czyli do powiedzmy 770 chyba, mogę się mylić, no ale generalnie ludzi, którzy są obok nas w rankingu, możemy znaleźć tutaj podczas ataku. No i taktyka na twierdzy polega, pod kontry w twierdzy polega na tym, że tutaj im mamy większy poziom eko, tym dajemy takiej osobie więcej surek. Eko to jest chata drwala oraz kamieniołom. No i my się umawiamy, zazwyczaj przed startem serwera, może to być z jednej gildii, ale to jest jedna ważna rzecz, do której zaraz przejdę. My się umawiamy, na jaką tą chatę drwala chcemy tutaj sobie podbić, jaki poziom, tak samo kamieniołom na jaki poziom. Oboje to robimy, powiedzmy z tym naszym partnerem, no i po prostu z nim się tutaj szukamy w tym rankingu i zaczynamy się wymieniać kontrami. Zobaczcie, ja mogę te kontry zapisywać, więc jak tutaj znajdziemy pomiędzy sobą na przykład, nie wiem, nawet ze 3-4 kontry, to potem tymi kontrami możemy się wymieniać, zaatakujemy jego, on nam się tutaj pokaże w rankingu. W sensie w rankingu, no w tych naszych walkach my możemy te kontry oddać, jak nam się potem żołnierze wyszkolą, bo każda jednostka się tam szkoli, zobaczcie ileś czasu, 10 minut w moim przypadku, więc jak oni nam się wyszkolą, to znowu do siebie piszemy, znowu możemy się tam złapać i znowu te kontry między sobą wymienić. To myślę, że jest logiczne, to myślę, że jest bardzo fajne. Można się oczywiście z osobą jakąś umówić i można to robić z jedną osobą, dużo osób tak robi, natomiast można również wymieniać kontry z losowymi osobami. Ja ogólnie mam taką taktykę, zazwyczaj mi się nie chce z nikim umawiać na kontry. Ja mam taką taktykę, żeby odkąd tylko odblokuję twierdzę, nawet w piątek, robić te ataki, napierniczać je jak tylko mogę non stop tutaj. Zobaczcie, możemy raz za darmo zmienić przeciwnika, możemy również potem za golda. Za golda nie polecam, chyba że się szukacie, żeby te kontry złapać z jakimś ziomkiem czy coś takiego, to może wtedy troszkę golda wydajcie, ale ogólnie za golda nie polecam tego robić. Polecam tutaj czekać te 5 minut, żeby sobie znowu móc za darmo zmienić tego przeciwnika. Ja te kontry na starcie serwera napierniczam jak tylko mogę, żeby sobie podbijać tutaj ranking w twierdzach. Jak jestem w niedzielę wieczorem jakoś wysoko, powiedzmy w top 30 tych twierdz, to wtedy mi się trafiają sami ludzie, którzy mają poskipowane te budynki, mają wysokie eko, mają tutaj, no mówię, bardzo dużo dają drewna, bardzo dużo kamienia i ja takich ludzi po prostu atakuję. Sam staram się dbać, żeby mieć to eko na wysokim poziomie, żeby oni mi również oddawali te kontry, no i po prostu z losowymi ludźmi się zbijam. Nie mam tutaj dużych fortyfikacji ani ogólnie tych budynków, więc oni jednym żołnierzem dostają te surowce, bo to też jest bardzo ważne, żeby tylko jednym żołnierzem móc zgarniać te surowce, bo po prostu no to jest spoko, nie? To jest generalnie spoko, żeby marnować tylko jedną jednostkę na jakąś fajną ilość surowcy. No i z nimi się po prostu wymieniam, jest to losowo na serwerze i dzięki temu szybko sobie zdobyłam surowce na twierdzę 10, potem kopalnię 10,
troszkę, no i to podziemie, bo to jest w pierwsze dni najważniejsze, zwłaszcza jak się grzybi. Jeżeli wybieracie się na kontry, że tak powiem, z jakąś osobą, którą macie w gildii, to bardzo ważna sprawa. Tutaj nie znajdziecie osoby, którą macie u siebie w gildii, czyli jeżeli taka osoba jest gdzieś obok was w rankingu, ale jesteście w tej samej gildii, to jej nie znajdziecie. Jaki jest na to sposób? Ano taki, żeby po prostu ty albo twój kolega, z którym będziesz się kontrował, wychodzicie sobie z gildii, czy tam no jedna osoba wychodzi, żebyście nie byli w jednej gildii i po prostu się szukacie, jak znajdziecie troszkę tych kontr, to je sobie tutaj zapisujecie, tak jak mówię, tą pineską i dzięki temu potem już nawet jak jesteście razem w jednej gildii, to możecie te kontry sobie oddawać, już nie musicie wychodzić, tylko ważne, żebyście tych kontr nie zgubili, bo potem się robi problem, znowu trzeba wychodzić, znowu się trzeba szukać i tak dalej, i tak dalej. I tak działają kontry, im macie wyższy poziom tego eko, powtarzam, tym więcej sobie nawzajem dajecie, tym więcej dajecie ludziom, tym was chętniej na początku, zwłaszcza serwera, ludzie atakują, dzięki czemu szybciej te surowce dostajecie i po prostu tak to działa. Jeszcze jedna istotna sprawa, im macie wyższy poziom twierdzy niż wasz oponent, że tak, w sensie oponent, niż wasz partner do kontr, tym dajecie sobie mniej surowcy, czyli jeżeli to jest ważne, żeby po prostu się budować tą twierdzę podobnie ze sobą, tak samo dobrze, żeby się ludzie dobierali, którzy mają, nie wiem, podobną ilość grzybów na skipowanie i tak dalej, bo każdy poziom twierdzy różnicy daje wam mniej surek o 25%, czyli załóżmy, macie twierdzę poziom 15, wasz ziomeczek, z którym się kontrujecie, ma 11 i będziecie sobie nawzajem dawać 0 surek, bo wiadomo, jeden poziom to jest 25%, więc tam no 4 poziomy to jest 100% i w takiej sytuacji dajecie tutaj sobie nawzajem 0 surek, więc trzeba pilnować się, żeby najlepiej twierdzę mieć na tym samym poziomie, żeby tych surowcy dawać sobie no tyle samo, nie? Dawać sobie tyle samo i żeby nikt, powiedzmy, jakoś na tym nie cierpiał. I tyle. Ważne jest, żeby, mówię, pozyskiwać te surowce jednym żołnierzem. Tutaj macie na zielono paseczek, jeżeli zrobicie to najprawdopodobniej jednym żołnierzem, więc to jest bardzo ważne, żeby nie marnować tych żołnierzy na jakieś słabe ataki, tylko starać się tutaj jakieś opłacalne, żeby za jednego żołnierza wam dawali jak najwięcej tych surek. No i w sumie tyle, nie? Tutaj macie też pokazane, jak wasz przeciwnik ma ulepszoną tą twierdzę. Jak widzicie, tutaj jest jakiś bardzo zabudowany. No i zobaczcie, że jak ja bym się przebił przez takiego zabudowanego, to wziąłbym od niego 83,5 miliona drewna i 39 milionów kamienia, więc to jest bardzo, ale to bardzo dużo. No ja się tu nie przebiję, bo tego nie ulepszam, mi zresztą takie ataki nie są potrzebne, ja w ogóle już kontr nie robię, w ogóle te kontry to są najlepsze na samym początku, jak zaczynacie, jak budujecie twierdzę i tak dalej, natomiast potem po jakichś kilku miesiącach to już tyle wam się surek odkłada właśnie z jakiegoś kręcenia kołem, z tych kostek, z jakichś eventów, że no ja już tu od dawna kontr nie robię i po prostu mam i tak tych surek bardzo, ale to bardzo dużo. Tyle chyba, wszystko powiedziałem, mam nadzieję. Jeżeli coś nie tak, myślę, czy o tych kontrach, tak się zastanawiam, czy na pewno wszystko wam przekazałem to, co chciałem, ale wydaje mi się, że tak, no to nie jest nic skomplikowanego, tu kontra, dlatego, że no tu macie twierdza obrona, tu macie opcję kontratak, jak widzicie, możecie sobie to kliknąć i wam wtedy daje daną osobę, no tu wszyscy są akurat zabudowani w tym momencie, ale wcześniej wam tam pokazałem, o, tu na przykład ten ziomeczek nie jest wcale zabudowany, zobaczcie, on nawet nie ma w ogóle fortyfikacji zbudowanych, nie? Po tym można poznać, jak ktoś umie grać w twierdzę, jak ktoś nie buduje fortyfikacji, po tym można poznać, że ktoś kuma, o co chodzi z twierdzą, a jak macie takich pozabudowywanych od razu na samym starcie serwera, to jest po prostu dramat, to jest generalnie no strasznie słabe, ale coraz mniej się takich ludzi trafia, więc jak najbardziej w porządku. Dobrze, chyba wszystko wam powiedziałem, 44 minuty, bardzo długo, ale mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem, mam nadzieję, że wszystko jest ok. Macie tutaj też timestampy tak zwane, czy tam ogólnie rozdziały w tym filmie, żebyście mogli sobie obejrzeć, żebyście wiedzieli co, gdzie i jak. To jest, myślę, że no bardzo istotne. Chciałem wam po prostu pokazać i powiedzieć dokładnie co i jak rozbudowywać, co i jak działa, co jak robi, co po prostu tutaj macie w tej twierdzy, żebyście wszystko wiedzieli. Ja wam ślicznie dziękuję za oglądanie, ślicznie wam dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, coś źle powiedziałem. Możecie subskrybować z dzwonem, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawiajcie, nie wiem czy to mówiłem. Dzięki raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.